Cześć, witam na moim kanale, jestem Deprawy, to jest kolejne spotkanie Strange Sim World 2020, czy też 2020, po prostu. Dzisiaj osobowo, zdecydowanie osobowo. Będzie to taki może krótszy odcinek niż zazwyczaj, ale po prostu, no na ten tydzień miałem nagrać dla was Fernbusa, że nie będę miał czasu na nagranie tego odcinka później, a w tym momencie mam trochę ograniczony czas, więc takie 50 minut gdzieś jestem w stanie wygospodarować, ale nie więcej, no a Fernbus zajmie mi nieco dłużej. To walniemy sobie jakąś jedną traskę, tym razem na tak jakby powiedzmy scenariuszu Main Spessart Ban. W grze Train Sim World, Main's Resam Ban, niesamowite połączenie stromych nachyleń, uroczych wzgórz i smukłych zakrętów do złudzenia przypomina rzeczywistość. Podróżuj ponadczasowymi pociągami wyładowanymi po brzegi towarem lub pasażerami przez serce niemieckiej wsi. No i sobie walniemy tutaj traskę, oczywiście scenariusz. Ja tutaj nie mam przejechanego tak naprawdę żadnego scenariusza w całości, bo no tak jakoś wyszło, ale to nic, ostatni odcinek, nie, my sobie pojedziemy osobowo, tak jak mówiłem, przejść szybką trasą, zatrzymać się jedynie w wybranych miejscach, właśnie, i my sobie przejedziemy, dobra, niech będzie ten ekspres, szrekspres regionalny, że tak powiem. Najpierw oczywiście się zapoznamy tutaj z samym pociągiem, ze składem. Ja miałem tutaj problemy z tym składem, z prowadzeniem go. Opanowałem, już wiem jakie błędy robiłem. No bo generalnie miałem taki problem, że po wyhamowaniu nie umiałem nim ruszyć. A to po prostu trzeba przepustnicą stopniowo, a nie, wiecie, nie od razu na hama tam na fulla, nie? No właśnie. A ty prawie chciał szybciej. No i okazało się, że to szybciej to było tak, że w ogóle się nie ruszy. No. To jest nasz paciąg. My sobie to zgasimy. To jest taki fajny skład. Nie mamy pantografu, ale spokojnie, zaraz wam pokażę. To jest taki fajny skład dwukierunkowy. Zresztą piętrowy. Mamy dolny pokład, górny pokład, mamy po prostu wagony piętrowe. Tutaj oczywiście są dodatkowe jakieś siedzonka, których się nie da rozłożyć. Aż dziwne. Tu mamy górny pokład, takich wagonów tu mamy pospinanych troszeczkę ze sobą. Oczywiście można sobie usiąść, popatrzeć. I z drugiej strony mamy taką lokomotywę właśnie, ale z tyłu, czyli w wagonie ostatnim, czy też pierwszym, zależy od której strony się patrzy, mamy kabinę, mamy pulpit, także można sterować pociągiem zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Oczywiście teksturki są na jak najwyższym poziomie. No wy tego na YouTubie tak nie będziecie widzieć niestety, ale uwierzcie mi, że wygląda to bardzo fajnie. Przechodzimy między wagonami, tutaj widać, że nie są to jakieś nowe wagony, nowe składy, tylko no, takie trochę już zużyte nawet. Nie są to też jakoś tam bardzo zużyte, ale jednak mimo wszystko gdzieś tam widać, że ząb czasu te wagony dotyka. Wyjdziemy sobie tutaj już, myślę, na peron. No peron również fajny. Pytanie, czy tu można jakieś information uzupełnić? Nie wiem. My sobie oczywiście zaraz czytamy ten scenariusz od nowa. Deutsche Bahn Regio, oczywiście malowanie Deutsche Bahn Regio. Taki przewoźnik. No i tu jest ta lokomotywa, oczywiście, z której również można dwustronnie kierować. Niestety przez akumulatorownię nie przejdziemy.
A czekajcie, teraz mnie coś zaciekawiło innego, inszego. Tutaj, jak sobie wejdę. O, i tu. Ha, nie da się ich otworzyć. Co jest w sumie prawidłowe. Teraz zamkniemy drzwi, że tamten sobie rusza. A tu sobie wsiądziemy. No właśnie. O, tu wam chcę pokazać. Widzicie, tutaj mamy lokomotywę, jest pantograf rozłożony. Natomiast z tej strony również można prowadzić ten skład, ale... No już bez... znaczy bez... Po prostu w drugą stronę, nie? Trasa powrotna. Dobrze. Tak czy inaczej, my sobie to uruchamiamy ponownie i teraz zajmiemy się tym, co oni tutaj od nas tak naprawdę chcą. Model wykonany bardzo fajnie. Tutaj to mamy w podstawce. Jeszcze żadnego DLC tutaj nie dokupywałem. Nie nabywałem. Mamy... To wszystko, co jest w podstawce, to ja to mam. Więc sobie śmigniemy taką Strassen. Witaj w Gelba coś tam. To niezwykle szybka trasa do miasta Arsvenbung z przystankami w Lornbahnhof i Heimbrücken. Dobra, czyli co? Czyli w dwóch miejscach się będziemy tylko zatrzymywać? Po drodze? No to będzie szybko, będzie gipko. Dobra, zamknę sobie za mną, za sobą. Ja sobie tutaj zawsze zasłaniam, co by mi tu żaden chłop czy tam baba nie podglądali. Tu sobie otworzymy okienka. Teraz tak. Tak sobie na razie ustawię, to sobie zniknę. Włączamy kluczyk i to do przodu. Trzeba przyjąć pasażerów, a w tym celu trzeba odblokować drzwi. Teraz tak, pytanie, jak mi się światła tu świecą? Czerwone i to mi się wcale nie podoba. Światła wagonu, nie, po co ma im się świecić? Oświetlenie deski rozdzielczej, światła. Niech się świeci. Do 35 mamy odjazd. Dobra, światła wagonu. Ale czekajcie. Gdzieś się tutaj przyciemnione. Jasne, ale gdzie to się jest? Przygaszone jasne. Dziwne, powinno teraz to już działać prawidłowo. Tak czy inaczej, blokujemy. Czekamy do odjazdu. Zwolnij hamulce i wysiądź. Zwolnij hamulce i wysiądź, gdy wszystko będzie gotowe? Ruszamy. Mamy 10 km i 9 minut na dojazd. Za 200 metrów mamy ograniczenie do 60, więc nie ma się też co tak jakoś bardzo rozpędzać. Natomiast do tych 60 możemy śmiało lecieć. Nie zmieniamy toru. Zwolnienie hamulca, piasecznica, światła wagonu. To ciekawe, o co chodzi z tymi... Nie mam zielonego pojęcia. Tak czy inaczej będziemy się chyba rozpędzać już, nie? Także walniemy sobie taką traskę. No ja tak przewiduję, odcinek do godziny mniej więcej będzie trwał. No bo tyle mniej więcej mam, powiedzmy, czasu na jego nagranie. Dobra. No,
Mam nadzieję, że uda mi się wszędzie wyhamować planowo. Czyli przysłowiowo nie przestrzelę stacji. Tutaj fajnie te zakręty są wyprofilowane, co widać, że ten pociąg się tak fajnie nachyla. O, widzicie? Super to wygląda. Oczywiście za zakrętem wyprostowuje się nasz cały tor jazdy, ale no, fajnie to zrobili, fajnie to zrobili. Oczywiście po co coś takiego jest? Po co są takie zabiegi robione? A no po to, żeby szybciej pociąg mógł wjeżdżać zakręty. Nie tylko pociąg, bo... A tutaj mówię akurat w tym przypadku o kolei, ale... Ostrzeżemy tych biednych ludzi. Ale tutaj mówię akurat o kolei, no bo jedziemy pociągiem, no ale takie zjawisko można również zauważyć na drogach. Wow, gdzieś mnie wyrzuciło. Do 130 będziemy mieć za kilometr, 1,5 kilometra. Git. Więc będziemy się mogli jeszcze bardziej rozpędzać, co mi się jak najbardziej oczywiście podoba. Fajnie się ten fotel giba. O, tworzyłem sobie, niedobrze. Ja wolę mieć zamknięte. Dobra, powolutku możemy się przygotowywać do rozpędzania naszego całego składu, no jednak ten skład jest dość długi. Także zanim przekroczymy ograniczenie prędkości, troszeczkę minie. Do 130. Dobra, od tego momentu. Dobra, no to grzejemy, za 3,5 km będziemy mieli do 150, a za 7 km musimy się zatrzymać na stacji. Na co mamy, no, jakieś 4 minuty, co jest małą ilością czasu. Małą ilością czasu. Miejmy nadzieję, że nam się uda. Bardzo bym chciał. Jak mówiłem, ja tutaj scenariusza żadnego nie zrobiłem. Wczoraj, dosłownie wczoraj, udało mi się ogarnąć ten skład tak, żeby on mi tutaj prawidłowo działał. Znaczy, on działał prawidłowo, tylko ja nie umiałem nim za cholerę ruszyć po wyhamowaniu. No właśnie. Znaczy po wyhamowaniu, po hamowaniu jakimkolwiek. Bo tutaj mamy taki hamulec. One są, to jest hamulec zespolony, co mamy po prostu hamulec wraz z hamulcem elektrodynamicznym, albo możemy hamować samym hamulcem elektrodynamicznym. Ja hamuję zazwyczaj zespolonym. Tutaj mamy jeszcze taki hamulczyk bezpośredni. Ale to już jest takie naprawdę hamowanie na darto. Dlaczego nie przejechałem tego scenariusza? A no, przyznam wam się szczerze, że chciałem, nawet miałem taki zamiar, ale... Przysłonimy sobie. Jakby to wam powiedzieć? Jestem na tyle udany. Nie słyszałem w ogóle tego charakterystycznego tysz, 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 tysz i tak dalej. Szkoda. Dlaczego? Przestrzeliłem stację, a na stacji... Whoops, sorry. Sorry bardzo. Przestrzeliłem stację i na tej stacji, na której się miałem zatrzymać, no to ja jechałem tam jakieś 130 na godzinę, może więcej. Także... Zatrzymałbym się bardzo daleko, gdzieś, więc dałem sobie spokój, a nie chciałem się od nowa zaczynać. Dobrze, możemy wbić na neutralny, bo za 1,5 kilometra i tak musimy hamować do 130, no a potem i tak będziemy hamować do stacji. Także teraz to już w zasadzie będziemy się przygotowywać do hamowania. Jeżeli chodzi o maszynę, symulator, maszyna. Dobra, ja widzę, że tak, musimy tutaj troszeczkę jednak przehamować. No tutaj zwalniamy troszeczkę, więc tylko tym dynamicznym na razie, elektrodynamicznym.
Jeżeli chodzi o maszynę, no ja bym sobie ją bardzo chętnie nagrał, ale niestety ona nie chce współpracować z Actionem. Action jej nie chce nagrywać. Ogólnie Action ma problem z grami jakimikolwiek w architekturze OpenGL. Z DirectX-em nie ma problemów, z OpenGL-em jest problem. Niestety, dobra. Ja chyba za późno zaczynam hamować, więc będzie hamowanie tak troszeczkę na darto. Ale te hamulce są tutaj, jak widać, dość mocne. Także luzik, jesteśmy i tak przed czasem, więc mogę sobie na luzie hamować w zasadzie. Tak pomalutku, gdzie się zatrzymam, to się zatrzymam. Tylko z początku wolałem sobie bardziej, mocniej zahamować, gwałtowniej, żebym miał pewność, że się zatrzymam. Dobra, spokojnie, mogę do końca peronu jechać. Wskaźnik niby mi każe tam stawać, no ale generalnie z tego co mi wiadomo, należy podjeżdżać do końca peronu. Ale nie wiem, ja się mogę mylić, możecie mnie wyprowadzić z błędu, jeżeli w takowym jestem. Wyjdziemy sobie na chwilę. Ruszymy dupencję. Tak się prezentuje nasz skład. Przejdziemy się tu troszeczkę, co my tu mamy? Aha, żeby uważać na paciągi, w zasadzie na krawędź peronu. No dobra. Tych gaśnic jeszcze mi się tam oczywiście wszystkich nie udało poustawiać tak jak powinny być. Na to potrzeba czasu. Dobra, lecimy. Ja tak podejrzewam, że albo 44 i 30 sekund, albo 45 będziemy mieć odjazd. 45 jednak, no dobra. Nie przechodzimy przez oczywiście tam przestrzeń pasażerską, koronawirus, te sprawy. No, także wchodzimy sobie tędyk. Zobaczmy sobie tutaj, co tam. O, zamykaj się. Ostatnio byłem na dworcu kolejowym, bo no, mam go powiedzmy kawałek od siebie. Na rowerze nie ma to jakiejś tragedii, a że jeździłem na rowerze, to sobie tam podjechałem. Zamykamy. Teraz trzeba dać na minimum. I można grzać. Dobra, grzejemy, nie ma co. Ile fabryka dała? 16 km i 12 minut, także no trzeba tak dość w miarę żwawo jechać. Brakuje mi tu tego dźwięku tylko na zwrotnicach. No nie wiem. Oczywiście nie można otworzyć drzwi w trakcie jazdy. To jest jak najbardziej prawidłowością. Także ja bym sobie maszynkę naprawdę bardzo chętnie pograł, ale... Znaczy grać gram, tylko nagrał jakiś odcinek dla was, ale no niezbyt jest to, bym powiedział, możliwe. Ze względów technicznych, na które w zasadzie niezależnych ode mnie. Natomiast w Train Sim World to taka, powiedzmy, alternatywa, no zdecydowanie nie zastępstwo, ale alternatywa jak najbardziej. Też się można tu świetnie bawić. W zasadzie Train Sim World to jest taki tytuł dla osób, dla laików w temacie, dla osób, które po prostu chcą sobie wejść i pojeździć pociągiem, a maszyna no to już taka dla bardziej troszeczkę
zaawansowanych tam trosze, no jednak trzeba bardziej znać te przepisy ruchu kolejowego, semafory i tak dalej. Chociaż z tym, że niekoniecznie, ale dobrze by było, nie? No i żargon. I żargon kolejowy, bo... No bo tam mamy... co mamy? Rozmowy pomiędzy sobą tam przez radio i czasem ten... No czasem. Ten żargon kolejowy jest tam po prostu jak najbardziej używany. Więc wypadałoby go znać po to, żeby wiedzieć, co... O co gościowi chodzi, nie? W żargonie kolejowym tego typu wagony, z jakimi jadę, czyli takie właśnie piętrusy, no tam jakiś konkretny model, ja tak dokładnie do tego modelu nie znam, ale wiem, że się na nie mówi bochuny. Na tego typu wagony, jak mówiłem, tam jest jakiś konkretny marka, model, ale ja tego aż tak dokładnie nie pamiętam. Tak czy inaczej wiem, że chodzi to właśnie o te wagony piętrowe. 120, następny semafor wskazuje jedź, więc git. Tutaj w Train Sim World, jeżeli by on nie był tak zrobiony jak jest, czyli tak stricte pod, powiedzmy, osoby, które o kolei nie mają za dużego pojęcia, bym powiedział. Chociaż on tutaj, co niektórzy mogliby się obrazić, no ale powiedzmy, że to jest taki prostszy symulator niż maszyna, no to zdecydowanie. Tutaj wiele wątków jest takich, bym powiedział, w dużym uproszczeniu. No też autorzy tutaj robią to tak jak robią, bo no powiem wam tak, ja tutaj często widzę braki w postaci oznakowania. No na przykład zbliżaliśmy się do stacji. Czy był jakiś znak? Możliwe, że był. Ale problem jest w tym, że właśnie to jest to, do czego zmierzałem. Dzisiaj jeździmy sobie po terenach niemieckich. Ostatnio jeździliśmy po Stanach Zjednoczonych. Wszędzie te semafory, oznakowanie kolejowe jest inne. No, w związku z czym ciężko byłoby to wszystko ogarnąć, nie? Ciężko byłoby to ogarnąć. No, jak się w jednym państwie te przepisy ruchu kolejowego ogarnie, to jest dobrze, nie? U nas one są inne, w Niemczech są inne, we Francji inne, w Stanach Zjednoczonych jeszcze inne. Nie wiem, czy tam coś jest, ale nadamy RP1. No, także... No ciężko byłoby to ogarnąć, nie? Ja wiem, że przepis... Część tamtych przepisów na pewno jest wspólna, bym powiedział, tak, albo zbliżona, podobna do siebie. No, ale jednak na pewno są różnice. O, tu był znak teraz, że do stówki będziemy mieć. Możemy sobie tym elektrodynamicznym trochę przyhamować. Tak, tym elektrodynamicznym na spokojnie sobie wyhamujemy. Zwolnimy troszeczkę. Tu i tak mamy podjazd, więc sam skład nam sam z siebie hamuje. O właśnie, dlatego tak go zostawię na 106, on i tak sobie tam jeszcze wyhamuje. Aha, będziemy mieć do 110. Podejrzewam, że za tym zakrętem. Nie wiem, o co tutaj chodzi jeszcze tylko z tymi światłami, także widzicie, że jeszcze tego tak do końca nie udało mi się ogarnąć, jakbym chciał. No, ale lepsze to niż żadne. Powiedzmy, żeby się tam świeciło. To nie było gdzieś tu, to nie, to nie. Fotograf. Ten
zwiększymy sobie. Aha, hamowałem i znowu robię ten sam błąd co zawsze. O właśnie. Jeżeli nie wejdziecie najpierw na tą ten minimalny stopień przepustnicy, a dopiero potem będziecie przyspieszać mocniej, no to do silników nie będzie przekazywane napięcie. Co za tym idzie, oczywiście pociąg nie będzie się rozpędzał. No i właśnie miałem taki problem z tym, z tymi pociągami, ale na szczęście udało mi się to ogarnąć. Z tego, co gdzieś tam czytałem, będzie, moi drodzy, Train Sim World 2. Twórcy robią Train Sim World 2, nawet nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że widziałem na kanale Dovetail Games albo Train Simulator. W każdym razie gdzieś widziałem jakiś trailer, trailer właśnie Train Sim World 2. No, dziwię się troszeczkę, że wydają. Zawsze mi się podobała ta polityka tutaj Dovetail Games, że oni aktualizują grę, a nie wydają jako nowy produkt. No, w tym momencie mam nadzieję, że to nie jest zmiana strategii na stałe, tylko jakiś taki jednorazowy ich wybryk. No ale generalnie nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, bo tutaj umówmy się, ale ten Train Simulator 2020 na chwilę obecną, no, to jest nowy produkt. To jest nowy produkt. Ile on tam ma? No, może ze 2 lata ta gra ma łącznie, nie wiem, 3-4, nie więcej będzie mieć. Oni wydają Train Sim World 2. Tutaj do tego Train Sim World mamy... No jeszcze nie mamy tak... Jeżeli chodzi o ilość tras do zakupu, jest ona uboga. No, także nie wiem. Nie wiem, mi się to osobiście nie podoba. Możecie wyrazić swoją opinię na temat Train Sim World 2. Co myślicie w ogóle na temat wydawania tego produktu? Mi się to nie podoba i nie ukrywam tego. Natomiast czy ja to będę kupował? Nie. Ja myślę, że zostanę na Train Sim World. A może tam kiedyś z biegiem czasu, nie mówię, że nigdy go nie kupię, ale kiedyś tam może, na pewno na ten moment nie, bo jest większa ilość tytułów, które, że tak powiem, mają w tym momencie wyższy priorytet niż Train Sim World 2, które bym chciał sobie nabyć. Także na pewno nie będę teraz nabywał Train Sim World 2. Dobra, mamy niespełna 2 km do stacji. Będziemy mieli do 90 ograniczenie. Dobra, trochę przyhamujemy. Możecie się trochę dziwić, czemu hamuję tutaj, że tak powiem, z palucha, a przyspieszam ze skrótu klawiszowego. Ale po prostu tak mi jest wygodniej. Jeżeli chodzi o przyspieszanie, lepiej mi się przyspiesza po prostu skrótem klawiszowym, a jeżeli chodzi o hamowanie, no to tutaj tak po prostu, no, myszką mi się dość dobrze hamuje. Dobra, możemy pomalutku zacząć hamować. Tutaj będziemy mieć do 70. To chyba nie będzie już koniec. Koniec trasy. Mam nadzieję, że nie. Aha, czyli co? Czyli będziemy mogli ich wypuszczać w zasadzie z obu stron. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie, no za wcześnie się jeszcze zatrzymuje, ale i tak mamy do 57 dopiero tutaj oficjalnie rozkładowe zatrzymanie, więc na luziku. Nie, tylko nie tamtym czymś. Dobra, tutaj dojedziemy sobie mniej więcej. Tak, i odblokujemy wszystko z dwóch stron, a co? No to
Przecież mogą sobie z dwóch stron, moim zdaniem, nie? Dlaczego nie? Nie jest to powiedziane w sumie, z której strony mam obsługiwać ten peron. No, także... No po prostu, jeżeli mam takie perony jak tutaj, no to otwieram drzwi z dwóch stron. Kto mi zabroni? Dobra, tu sobie zwolnimy hamulec, pociąg i tak nam nie ruszy. Tak śmiesznie wygląda, jak są otwarte drzwi z dwóch stron i można sobie na przykład, jeżeli ktoś jest z tej strony, miałby daleko do tego przejścia podziemnego. No to, żeby nie iść do tego przejścia podziemnego, nie marnować tutaj czasu, może sobie przejść, zaraz wam pokażę w jaki sposób. Na peron, który go interesuje. O, w taki. Siup i już jest. Dobrze, natomiast my się już tu nie bawimy. Zamykamy. Zamykamy drzwiże. I odjazd. 17. Kolejne 17 km. I ruszamy. Ruszamy 17 km. Mamy na to 12 minut. Jo. Damy radę, chyba. Tu jeżeli chodzi o RP1, bo ja troszkę, że tak powiem, szczególnie grając w maszynę i nadając sygnał RP1, zawsze zastanawiałem się, jak go prawidłowo powinno się nadawać. Ciekawe, jest tu F-mod? Jest F-mod. A co ty, w wagonach się nie świeci? Gdzieś było coś takiego. To jest to, to jest to. Proszę, niech mi się świeci, nie? Dobra, no także jeżdżąc szczególnie w maszynie, zawsze zastanawiałem się, czy ja w ogóle dobrze ten RP1 nadaję. Jeżdżąc pociągiem w realu, czy słysząc RP1 nadawany przez pociągi tutaj w rzeczywistości, no, że tak powiem, każdy sobie tam nadawał w zasadzie jak mu się tylko żywnie podobało. Więc tym bardziej wpadłem w takie zastanowienie, jak to w ogóle się powinno nadawać. Oczywiście tutaj chodzi mi o to, co mówią przepisy ruchu kolejowego, czy tam te instrukcje PKP i tak dalej. A że mam w tym momencie znajomego motorniczego, który będzie przechodził na maszynistę. Dostał licencję. Uzyskał licencję maszynistę, udało mu się, także mu gratuluję. Pozdrawiam Jakuba, nie ogląda tego pewnie, ale co mi szkodzi. No i napisałem do niego właśnie w tej sprawie. No i w zasadzie wyszło to tak, jak myślałem, czyli przepisy, jeżeli chodzi o to, o RP1. Ja się też zastanawiałem nad tym, jak długo powinienem taki sygnał nadawać. No i generalnie chodzi o to, że nadawać można w zasadzie jak się chce. Zaleca się nadawanie w sposób taki. Po prostu, żeby zmiennie używać wysokiego i niskiego tonu. Żeby bardziej zwrócić uwagę pozostałych uczestników ruchu. Dobra. Tutaj mamy aż 2% zjazd. Może w realu to by jakiegoś tam dużego wrażenia nie robiło, ale w przypadku ruchu kolejowego, no nawet najmniejszy podjazd jest odczuwalny, jest odczuwalny. Dobra, zluzujemy trochę majty. Ech.
Zluzujemy trochę majty. 2% znowu zjazd. Znowu się zwiększył. Zobaczymy jak tam. Jeszcze mamy 12 km. Także troszeczkę czasu jeszcze mamy. Możemy go zagospodarować na pobawienie się kamerkami. Będziemy mieli zwolnienie? Nie, wręcz przeciwnie, będziemy przyspieszać. Daj sobie stoi lokomotywa luzem. Natomiast my będziemy przyspieszać do 130. Aha, no tak, znowu to samo, czyli minimum i siup. Wow, do 140, aż będziemy mogli poszaleć. O, ta lokomotywa, już się dość głośno chodzi. Postrzelamy parę fotek. Ale te tutaj liny, wszystkie liny, no liny, powiedzmy liny, kable i tak dalej, wszystko fajnie tutaj gibocze. Dobrze, że to się nie rozpięło. Autobahn pod nami był. Ile mamy? Do 140. To git. Przyspieszamy. Wow, będziemy mieć do 160 za kilometr. No, także tutaj już procek będzie miał co robić przy takiej prędkości. Oj, będzie miał. Dobra, jadę trochę za szybko, w tym momencie już mi się nie opłaca hamować. Obym się nie wykoleił, bo by był przypał. Przypał tak troszkę. I 160 to jest chyba Vmax tego składu całego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale pewności nie mam. Mnie zastanawia tutaj, tak jak na przykład teraz mamy napięcie w silnikach, natężenie minus 3 ampery. Nie wiedziałem, że natężenie może być ujemne, no ale dobra. Okidoki, fizyk to tam ze mnie żaden. Tutaj jadąc z tej strony w zasadzie w ogóle nie słyszymy pracy silnika tego wynalazku. No bo lokomotywa napędowa jest na samym końcu. Silniki są z drugiej strony, nie? Jeżeli byśmy jechali tamtą lokomotywą jako przód, powiedzmy, no to byśmy słyszeli. Dobra, przyhamujemy tak trochę. Wow, mamy stój. Nie wyhamujemy. O, nie musimy. Całe szczęście. Dobra, odpuszczamy hamulce. O,
Dobra, tam jeszcze te się ładują. No nic, musiałem hamować na darto, ale widzicie, wyhamowałbym do tego semafora. Wyhamowałbym, ledwo, bo ledwo, ale bym wyhamował. Miałem sygnał stój, który w zasadzie zauważyłem w ostatniej chwili. Bo byłem skupiony nad prezentowaniem wam krajobrazu zamiast prowadzeniem pociągu. No, ale tak to już jest. Wow, do 40 będzie. Przyhamujemy, przyhamuj, hamuj, hamuj, bo się wykoleimy. Wykoleić na końcu to by był przypał. Mamy stój za 500 metrów, dobra, no, no cóż, powiem wam tak, upiekło nam się. Znaczy nam, mi. Mi się upiekło. Tak to jest, jak się ma więcej szczęścia niż rozumu. Dobra, przyspieszymy trochę. Tu mieliśmy być 10 po i tak jesteśmy przed czasem. Będziemy otwierać tylko z lewej, nie ma sensu z dwóch stron. I tak w zasadzie, gdzie się zatrzymamy, to się zatrzymamy. Niech on sobie taką mocą hamuje, możemy nawet odpuścić trochę jeszcze. Ale się za wcześnie zatrzymamy, dobra. Spróbujemy zatrzymać się w tym miejscu, w którym on by chciał, żebyśmy się zatrzymali. Także jeszcze się doczołgamy pomalutku do przodu, mam na to minutę ponad. I tak będziemy pewnie z minutę przed czasem. Dobra. Ja myślę, że tu się już możemy zatrzymać. 2 metry. No, czyli w zasadzie zatrzymaliśmy się, można powiedzieć, praktycznie idealnie. Dobra, koniec trasy. Prosimy opuścić pojazd. Halo. Aha, mogę w sumie zgasić oświetlenie tutaj. Oświetlenie pociągu. Wagonów, czy tam pociągu, czy jak to się tu nazywa. Zwolnienie hamulca, światła wagonu. Wyłącz. Naprawdę mam czekać do... Bez sensu. Jeszcze muszę czekać, ale nie wiem po co. Ale jak każą, to dobra. Czy my będziemy jeszcze jechać gdzieś dalej? Nie, zabezpiecz pociąg. Musimy mu kondona założyć i to by było na tyle. Co tam? Zamyka. Fajny jest ten dźwięk przed zamknięciem drzwi, w sumie dość bliski memu sercu, bo taki bym powiedział zbliżony trochę do krakowskiego. Odpuszczamy, odpuszczamy. No jednak hamulce awaryjne to ten pociąg ma dość dobre. Dość dobre, bardzo dobre bym powiedział. Wyjdź z pociągu. Dobra. Lecimy tam, gdzie oni chcą. Pozamykamy im drzwi. A co? Taki prank. I koniec. Zobaczymy nasze rozgrzeszenie. Generalnie jechaliśmy różnie. Tak bym to ujął, ale raczej staraliśmy się jechać poniżej ograniczenia prędkości. Przyjechaliśmy w zasadzie na każdą stację minutę za wcześnie, jeżeli chodzi o precyzję zatrzymania. No tu zatrzymaliśmy się 35 metrów, ale to dlatego, że dojechaliśmy do końca peronu. Sugerowany czas na ten scenariusz to było jakieś 40 minut, a przejechaliśmy go w 37. Dystans przejechaliśmy 50
zaokrąglimy, 52 km. I pieszo przebyliśmy 667 metrów. Ja myślę, że jest to dość dobry wynik. Za to coś dostaliśmy, srebrny medal. Wow, więc odcinek będzie o 45 minut, no nieźle. Zobaczmy to sobie. I teraz dostałem medal właśnie za przejechanie tym ekspresem regionalnym. No tam może mi ujęli za to awaryjne hamowanie, no ale nie było innego wyjścia. Nie było innego wyjścia, bo jakbym miał pewność, że mi się ten semafor zmieni odpowiednio wcześnie, to bym nie hamował, ale no nie miałem takiej gwarancji. Nikt mi tego nie mógł zapewnić, więc wolałem po prostu wyhamować. Skład. Dobra, na dzień dzisiejszy to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki, trzymajcie się i się nie puszczajcie. Do zobaczenia, cześć i pa, pa.